Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. I Cię zapraszam na film pod tytułem wiązanie czosnku zabronione. Trochę ostry tytuł, ale w filmie wszystko Wam powiem, film jest bardzo króciutki zapomniałem Wam powiedzieć to w poprzednim filmie o czosnku więc teraz takie króciutkie uzupełnienie właśnie w tym temacie, aby czosnku nie wiązać. Pokażę Wam w tym filmiku eksperyment związania czosnku sprzed dwóch lat i zobaczycie jakie efekty Jakie główki były z czosku wiązanego i z czosku niewiązanego. Więc zapraszam serdecznie do tego odcinka. Co roku o tym mówię, aby nie wiązać czosnku Nie trzeba go zawiązywać jeden z drugim, zaplatać, kiedy on rośnie. Nie zabierajcie roślinie możliwości fotosyntezy. Właśnie przez te liście, otwarte liście, tej części zielonej nadziemnej czosnku roślina żyje. Jeśli go pozwiązujecie, Połamiecie taki czosnek, zaburzycie trochę tą sferę fotosyntezy. Ograniczycie po prostu ją. I ja tutaj wszystkim moim widzom, wszystkim moim znajomym radzę: robiłem już eksperyment o tym, aby nie wiązać tego czosnku, nie jest to w ogóle potrzebne. Główki nawet są mniejsze. I możecie taki film znaleźć u mnie z takiego eksperymentu, kiedy część czosnku był powiązany, a część nie było powiązane. I przy wykopywaniu można było zauważyć, że te główki się albo nie różnią, albo były większe na korzyść niepowiązanych Tutaj widzicie czosnek zawiązany w takie supły, ale pytanie: czy wiązać, czy nie. Czy powiązaniu czosnku główki będą większe? Niektórzy tak uważają. W związku z tym ja część czosnku powiązałem, a część czosnku nie powiązałem. Niewiązane są wiązane. Ale nie widzę różnicy, słuchajcie, czy ten czosnek jest z wiązania czy z niewiązania. Podobnie wyglądają. Trochę bym nawet mógł powiedzieć, że czosnek niewiązany jest większy. Ale żeby nie mieszać tym, którzy wiążą. Myślę, że nie ma znaczenia, ja nie będę wiązał w następnym roku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.